Cześć! 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 Tu kulturki! 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 Hejo! Ja, czyli Ola, Maja i mama! Oczywiście mama jest również. Mama! Czy czuję się coraz mniej potrzebna w tej Nie! naszej dyskusji? Dziewczyny. Ale Agnieszka Frączek napisała taką fajną książeczkę. O której Rami dzisiaj Julek. Porozmawiamy. Ja będę o niej opowiadać, bo to moja lektura szkolna. Super. Rany. Julek. Julek? Nie, Julek. Julek, tak, bo to jest o dzieciństwie Juliana Tuwima. Kto to jest Julian Tuwim? Taki koleś, który pisał wiersze dla dzieci. Koleś taki? Tak, taki pan, chyba z laską, nie wiem, który pisał wiersze dla dzieci i mówił tak: jam jest lokomotywa parowa. No mówił tak. Pamiętacie taki wiersz? Stoi na stacji lokomotywa. Czekaj. Stoi na stacji lokomotywa. Ciuch, ciuch, ciuch. Ciuch, ciuch, ciuch. Ciężka. Ciężka, ogromna i pod niej spływa. Pusta. Pusta. Tłusta. Tłusta. Pusta? Nie tłusta. Wiem. No tłusta. Tłusta lokomotywa. No dobrze. Julian Tuwim. Olu, jakie miał dzieciństwo Julian Tuwim? Był takim strasznym rozrabiaką, który miał różne numery i raz nawet przywiózł skądś tam padalce i hodował je w dom, aż pewnie raz przyszła dama i uciekła do nich z domu, bo akurat kiedy ona usiadła, jego takie sklejone ze szkła, taki domek dla tych padalców. Jak się nazywa się taki rozbił. Domek dla węży, dla jaszczurek? Nie wiecie, w domu jak się robi? Taki akwarium, ale ono się nazywa terrarium. No tak, no to wtedy akurat zbiło się jego terrarium i wszystkie padalce się rozpełzły się. Naprawdę padalce to są jaszczurki, ale ona krzyczała: węże, węże, węże! Ale wy wiecie, że padalce to są jaszczurki. A ja kiedyś się tak przytuliłam. Dla mnie to jest padalca. Trochę ohydne. Że to tata się o mnie przenieść w górę. Według mnie to takie wyjątek, jak takie dżownice duże, no, co? Taki właśnie, fuj. No i tata musiał mnie przenieść w górę, bo widziałam padalca. A padalce są kiedyś straszne. Kiedyś idziemy z Mają, patrzymy na drodze, a tam leży taki ogon padalca. Ogon czy to było? Ogon to ogon, był. Który się sam wił. Ogon i się wił ten ogon. I po prostu się wił. Mimo, że nie miał głowy. Prawda? No bo padalcy też mają, że im potem odrośnie... Ogon. Więc zostawił sobie ten ogon. Który dalej się wił. Tak, który się dalej wił. Maja się tak przestraszyła tego ogona. Też się przestraszyłam. Że zamknęła oczy, uciekła i tatą się przenieść obok tego miejsca. Dobra, padalce. Numer z padalcami. Nie. Co jeszcze było? Był jeszcze taki numer, że on miał bardzo słabe oceny i ciągle miał uwagę w dzienniczkach i postanowił zamiast tego polecieć do Ameryki, ale miał za mało pieniędzy na pociąg do Ameryki, bo nie było możliwości pojechania pociągiem do Ameryki. Czyli co, ten Julian Tuwim, taki znany poeta, prawda? Tak. I taki teraz wszyscy go pamiętają, ale to nie był jakimś kujonem w szkole. W szkole nie. I on tam jakiś tam, któryś to przedmiot naprawdę bardzo nie lubił i miał z tego bardzo słabe oceny. Ciekawe, który? Nie wiem, gramatyka? Nie. Coś takiego z... Taka nie matematyka, tylko taka... Geometria? Chyba tak. Geometria, wiecie czym jest geometria? Takie, że... coś tam, że przechodzi się z punktu A na punktu B, to tam on miał takie coś, że punkt A, punkt B i mają jakieś bułeczki kupić czy coś w tym stylu. I on tak samo tego, jak ja nie rozumiem. Nie, to chyba było tak, że miał pod... Może arytmetyka? Chyba tak. Że od miasta A do miasta B i miał tam jeszcze kupić bułeczki w piekarni i potem miał maszerować do miasta C.
i coś tam, ile to było, bułeczek i coś tam, nic, bla 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 bla, nic. Maja to by w mikro związała takie zadanie, podejrzewam. No, napisałaby, bułeczki zostały zjedzone, koniec. Maja by na pewno zjadła po drodze. Ja jakbym była na miejscu tego kolesia, który miał przejść, to bym zrobiła tak. Poprosiłabym o pieniądze i powiedziała, że biorę je na zupę, kupiła podwójne bułeczki i wzięła sobie na drogę. Mhm. I zjadła. A z jakich przedmiotów był dobry Julientowi? Nie pamiętam. Chyba na pewno nie z polskiego. Na pewno nie z matematyki. No może z polskiego był dobry, bo później mu całkiem dobrze te wiersze szły. No i jeszcze była taka historyjka, że on zgubił gdzieś kluczyk do swojej szuflady w biurku i nikt nie wiedział, że on tam trzymał wiersze swoje napisane i nie chciał, żeby nikt się o tym dowiedział, że trzymał kluczyk zawsze przy sobie, żeby nikt go nie otworzył. Mm, czyli tak w tajemnicy pisał te, te wiersze? Tak, no i wtedy dopiero przyszedł jakiś pan, bo on zgubił kluczyk i przyszedł w końcu pan, który wyważa takie rzeczy, otwiera takie rzeczy z kluczykami, jakimś nożykiem to otworzył, z scyzorykiem najpierw Julian próbował to otworzyć, a ten pan jakimś takim specjalnym czymś otworzył to. I wtedy wszyscy się dowiedzieli o tych jego wierszach i oni, no, Julian, chyba musisz nam przeczytać wszystkie te wiersze, albo dać nam je przeczytać, a on nigdy w życiu! Nigdy w życiu, a co, wstydził się tych wierszy? Chyba tak. Chyba tak? Ale on też miał różne takie numery, że on lubił się bawić z kolegami z podwórka w strażaków. Mhm. I raz zrobili tak, że jego kolega mieszkał bardzo... on mieszkał w takim bloku i on mieszkał wyżej, a jego kolega nie wiadomo, nie wiem. I ten kolega do niego przyszedł. Mhm. Zawiązali taką linę, ten Julian i jeszcze jakiś kolega trzymali go w domu Juliana, zaczepili i ten kolega jakby zlatywał na takiej drabinie. Tak dun, dun i wylądował na dachu takiego pana, który akurat coś robił na tym dachu. I on, co się dzieje? A były w tej książce jakieś nawiązania do wierszy? Do wierszy tak, bo dlatego, że co na przykład z jaszczurkami były jakieś tam wiersze, ale na przykład było takie coś Julek Marzyciel z tego ten... A pamiętacie coś... taki wiersz? Nie. O Marzycielu? A powiesz... A Dyzio Marzyciel? Nie pamiętacie? Opowiedz nam! Nie znam go na pamięć, nie pamiętam, ale pamiętam, że był taki wiersz Dyzio Marzyciel i że Dyzio sobie leżał. I chmurki przelatywały i on sobie marzył. I on wyobrażał sobie, że to są słodycze, tak, pączki, tak. I lizaki. I on tak chciał jeść. I taki bezy. I on chciał je zjeść i te chmury nie dawały się, jakby, bo to były takie jakby... I chciał tak, i wyglądało to tak jakby, miał to na wyciągnięcie ręki i on tak wyciągał rękę i próbował je złapać. Tak było. Ale nie mógł. Robił wszystko, żeby złapał, ale nie mógł. Mhm. I złapać. A byli jeszcze jacyś bohaterowie w tej książce? Tak, byli tam to... jak mówisz o bohaterach, to przypomina mi się jeszcze jedną... O, on miał jeszcze młodszą siostrę. Mm. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale ona ciągle wierzyła, że ten Julian czaruje. Tak? Tak. No bo raz sobie obwiązał te podalce wokół szyi i ona myślała, że on się dogaduje z wężami, bo te węże sobie nic nie robiły. Mm-hmm. Bo to były podalce. A ona myślała, że to prawdziwe takie węże. No i teraz chciałabym opowiedzieć o jeszcze jednej takiej historii, że jak oni byli na wakacjach, no to on razem z paroma kolegami wymyślili takie coś, że zrobią dziewczynom taki ten, schowają różne rzeczy i zaproszą dziewczyny na łódkę. Mhm. A zaproszą je tylko po to, żeby w pewnym momencie ten pan, z nim się umówili, żeby w pewnym momencie ten pan zakołysał łódką i żeby te dziewczyny wypadły z łódki. Oni ich zaprosili i mówili tak, no dziewczyny na takie czystsze siedzenia, bo akurat były po tej stronie, w której się umówili. I wtedy ten pan i wszyscy zlecieli, nawet ten pan. Niemożliwe. No i co? I co z tymi dziewczynami? I sienką... Skąpały się chyba. Tak, kąpali się, a potem wrócili na ognisko i tam piekli sobie ziemniaki. Super. Bo oni byli takimi jakimiś harcerzami czy coś. Harcerzami, o. I oni super. Tam byli... No i on tam był z jakimiś paroma chłopakami też. Czy miał też fajnych kolegów w szkole? Tak. I w harcerstwie? Tak, to było chyba harcerstwo, nie jestem pewna.
A ja bym chciała no i on na harcerstwo taki. I on, mamo, i on robił takie różne przykusy, na przykład różne eksperymenty. A raz mama się zastanawiała jego, bo mama raz ta rozbiła termometr i on zaczął zbierać te takie grudki, które są w termometrze i rozbijał wszystkie termometry, które mama kupiła i zbierał te grudki, żeby ich zebrać cały słoiczek. A wiecie, co tam w środku w takich starych termometrach? Bo teraz te termometry są takie bezdotykowe, co? Elektroniczne. Ale jak mama była mała, takie... tak, to były takie termometry, w których w środku był pasek metalu, który się nazywa rtęć. I rtęć jest bardzo niebezpieczna, jak jest tak i ma się z nią kontakt bezpośredni. No to on zbierał tą rtęć. Zbierał tą rtęć. I po co mu ta rtęć była? Tam oni nie mówili, do jakichś eksperymentów chciał z nią zrobić. No po prostu wszystko, co zbierał. Zbierał różne takie różne po prostu rzeczy. Czyli co, ciekawe życie miał ten Julek. No tak, a ta pani już musiała kupować tak po 10 termometrów i kupiła 10 termometrów, na następny dzień już żadnego nie było. Naprawdę? Bo on żadnego, wszystkie podkradał? Nie, już żadnego z tym rtęcią nie było. Mhm. Bo on rozbijał, wyciągał i zostawiał. To ci Julek. No grozi. Może ci rany Julek. Kręć. Rany. Rtęć. No właśnie, rany Julek. Ciekawe miał dzieciństwo ten Julek, to już wiemy skąd miał taką fantazję pewnie. Ale to też jest taka krótka książeczka też o wierszykach różnych. Tutaj co parę stron w ogóle są różne wierszyki. Ale wierszyki, tak? Juliana Tuwima? Troszkę zmienione, także z Julkiem w takim tym, na przykład jaszczurki, tam zmienili z jakiejś tam na jaszczurki, jak on przyprowadził jaszczurki i padalce. No i tam było jakiś tam wiersz. No, mam tą książkę przy sobie, bo jutro muszę ją oddać, bo to moja lektura. To jest taka w ogóle krótka książeczka, pani nam ją dała na 3 tygodnie, myśmy mieli to przeczytać. Ja tak sobie wieczorem czytałam ciekawe opowiastki, Maj czytałam. Dokładnie. Maj się chyba też podobało. Nie, wiecie, że Julian Tuwim też pisał wiersze dla dorosłych. Tak, no. Najpierw to w ogóle tylko dla dorosłych chciał, a potem zaczął dla dzieci. No i co? I to bardziej chyba znany jest z tych wierszy dla dzieci, co? No. Nie, bo rodzice nie chcieli. Mi babcia dała taką książkę, jeszcze taką dopiero no, wydaną, taką jedną z pierwszych wydań, no to babcia mi dała Tak, Lokomotywa, prawda? I tam po prostu wiersze. Były takie... Julian Tuwim wiersze. I takie rysunki. To po prostu była taka stara książka. A pamiętasz książka, jeszcze jakiś wiersz? Juliana Tuwima? Coś wam się kojarzy? Nie wiem. Nie, ale chyba trzeba wrócić, co? Bo ja pamiętam, że w dzieciństwie dużo czytaliśmy wierszy Juliana Tuwima, tą właśnie książkę starą. A mi się wydawało, że Juliana Tuwima to już było, kurczę, blady? Nie, to innego chyba kolesia. Kurczę, blady jest... Chyba nie. My mieliśmy taką książeczkę z różnymi wierszami Juliana Tuwima. Tak. I tam były ładne też obrazki, mi się bardzo podobały. A pamiętacie taki wiersz? I Gdzie Maziciel to był taki ładny obrazek z takimi lecącymi pączkami. A kto był mamą Juliana Tuwima? Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ta pani. Mogę sprawdzić. No? Nie musimy sprawdzać teraz. Adela. Pani Adela. Pani Adela była mamą Juliana Tuwima. Super. Imiana, nazwisko Tuwim. Musimy chyba wrócić, co? Do wierszy Juliana Tuwima, bo w dzieciństwie dużo czytałyśmy wierszy i pamiętam, że dużo znałyście na pamięć. Może zrobimy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima. No, bo może zrobimy jeden taki odcinek o na przykład... Wierszach? O jeszcze mieliśmy o filmach i o... Dużo. O, a kolejny odcinek będzie o takim komiksie bardzo fajnym. Taka mała zapowiedź. Ale jeszcze, Olu, powiedz, komu polecasz tą książkę? Bo to jest lektura do której klasy? Do trzeciej. Do trzeciej. A komu byś poleciła tą książkę? Ja bym poleciła to również dzieciom młodszym, od pierwszej klasy, bo tam nie ma zbyt takich strasznych rzeczy. Ja też mogę się... Maja chyba właśnie słuchała, jak Olej czytała. A właśnie, to... można też polecić dorosłym, że jak się zachowywać, żeby dobrze termometry chować.
Ja poleciłabym to też takim mniejszym dzieciom, jak rodzice im przeczytają jakąś wielbiciolą wierszy, to będzie dla nich taka dobra książka, bo tutaj jak powstały niektóre wiersze Juliana Tuwima. Albo jak ktoś by chciał zostać poetą w przyszłości, prawda? Albo no to, że... dla rodziców, jak mówiłam, to żeby oni chowali dobrze jakieś zawneczkach termometry. Albo żeby wiedzieć, jak wiersze w tajemnicy chować, tak się mówi, do szuflady pisać. Czyli pisać wiersze tylko dla siebie. No i mamo, pisać. No i ktoś, kiedy na przykład przeczyta tą książkę i zaczyna jakiś taki wielbiciel, to jak ktoś na przykład bardzo chce zostać poetą, a nie ma zbyt takich warunków i nigdy o tym nie myślał, no to może rodzice dadzą mu taką książkę i on się zainspiruje trochę. No właśnie. Że jego dzieciństwo też nie było takie jakoś, że miał ciągle przy sobie kartki i rodzice mu to po prostu i cały czas pisał dawali wiersze, tak? I w ogóle miał cały czas pomysły. Po prostu miał ciekawe życie. Ale później dla rodziców to też jest fajnie, dlatego że jakieś zamkanej szafy schowają te termometry, żeby dzieci nie psuły termometra. Tak, dokładnie. Czyli taki Julian Tuwim może być bardzo dużą inspiracją, pokazać jak przez ciekawe przygody można później znajdować super pomysły do pisania, czy wierszy, czy opowiadań, czy książek całych, prawda? Jakieś powieści na przykład. Albo bajeczek. Albo bajeczek. I też do eksperymentowania. Albo książki. Albo książek. Cały. Okej. Okay. To papa, to papa, to papa. Tak, będziemy się... A ja tu słyszę, jak Ola powiada urodzinki. Bo wiecie co? Ola ma jutro urodzinki. Jutro. Ja mam dzisiaj jutro urodzinki. Ja mam jutro urodzinki. Wielkie ciacho z wielką ilością bitej śmietany. Ale to nie było ciało, to był biszkop zepsuty. Taki biszkop z bitą śmietaną. No trochę nam miał być biszkop do tortu, ale trochę nie wyszedł. I skorzystaliśmy z tego i zrobiliśmy sobie mega ciacho z bitą śmietaną, z borówkami, czekoladą z czekoladą. A ja teraz boli brzuch od tego. Bo trochę za dużo zjedliśmy, przyznamy się. Tak sobie no, pozwalamy, kiedy dwa jest... dwa kawałki, czyli 1/4 torta. Kiedy jest, są urodziny, to tak sobie folgujemy czasami. Ale to nie było dobre dla naszych brzuchów. No. Dlatego chyba musimy troszkę odsapnąć przed następnym odcinkiem i powiemy wam papa. Papa. Pa. Do usłyszenia. I pamiętajcie, żeby przeczytać Rany Jule.